Okej. Gdzie my teraz jesteśmy? Czy my już jesteśmy w tym miasteczku? Zabądź mroczne eko i spotkajmy się przy torze przeszkód. Poćwiczę eko umiejętności. Nareszcie przepustka na ląd! Nie wiem jak tobie, Jack, ale mnie zdecydowanie przyda się kąpiel, masaż gorącym olejkiem i partyjka kart. Może nie w tej kolejności, ale... Ej, ale polski dubbing w tej gierce jest kozacki. Ej, on jest śmieszny w ogóle. O co tu chodzi? Czemu niektórzy mają o to jakby problem? W sensie, okej. Dla niektórych może być to problem tylko i wyłącznie... Czekajcie, kurczę, chwilę, bo muszę tu poprawić kamerkę. O, dla niektórych może faktycznie to będzie problem z tego powodu, że no... Nie oszukujmy się, ale Jacki, przynajmniej w Jacku dwójce i trójce, zrobiły taki trochę poważniejszy klimat w serii. Ale no kurde, no to jest śmieszne, no. Ja przynajmniej mam radochę z tego dubbingu polskiego. Ale no jak cóż, możemy zobaczyć. Naszymi przeciwnikami są ci właśnie podniebni piraci, coś takiego chyba, no nie? Więc no widzę, że z nimi będziemy mieli chyba potyczkę. Tu już nie będzie żadnego kurde Gola Mai, żadnego kurde... Metalcora i innych tam, kurde, przychlastów. A teraz... Wsłuchajmy się w ten piękny soundtrack. Słyszałem o nim. Ej, ten soundtrack trochę jest smutny, nie oszukujmy się. Jak się tak kurde wsłuchasz, no to taki trochę smutnawy jest ten soundtrack. Ale no tak się prezentuje ta właśnie... To właśnie miasto, w którym obecnie jesteśmy. I nie ukrywam, że to trochę czuję, jakby to był taki remake Haven City połączony trochę z... Właśnie Sandover Village, tylko że właśnie z blokami. Nie wiem czemu tak mi się to skojarzyło. Nie mówcie tutaj do mnie, dlaczego mam taką chorą głowę, jeżeli chodzi o to, bo no tak mi się kurczę pieczone po prostu wydaje w nadzwyczajnym świecie. I zanim pójdziemy do Kiry, to warto byłoby zobaczyć, co tutaj jest. Aha! To jest to! Czyli musimy po prostu zebrać tego. Precursor Orba. Oczywiście, że chcę jeszcze raz spróbować. Gdzie to może być ten Precursor Orb? Dobra, nie chcę próbować. Jednak okazuje się, że nie ma go tutaj nigdzie blisko. Tak więc kontynuujemy dalej eksplorację tego miasta. Tu mamy w ogóle drzwi pozamykane. Kurczę pieczone, no nikt nie chce nas wpuścić. Halo, ja jestem Jack i tu ze mną jest Daxter, czyli jesteśmy najpopularniejszymi tutaj, kurczę, bohaterami w całej tej... na całej tej planecie. Przecież to my, kurde, mieliśmy konfrontację z Metalcorem i innymi, kurde, przychlastami. Halo, proszę. Proszę nas tutaj doceniać jakkolwiek. Kira tutaj gdzieś na nas czeka. A, stoi tutaj. Nawet widzę ją. Spójrz, Jack! Rozbijam roczne eko w kolorowe eko! Okej. I co teraz? Nauczmy się. Okej. I co, Jack? Podoba ci się nasze wspaniałe miasto? Kiedy będziesz miał dość zwiedzania, spotkaj się ze mną w sanktuarium ekoszperacza. Kurde, ładnie to miasto nawet wygląda, muszę wam powiedzieć. Ej, autentycznie, ja póki co nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o tę gierkę. Początek tej gry wydaje się naprawdę całkiem spoko. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest troszeczkę lepszy niż początek Jacka X.
Gdzie to jest naprawdę, kurde, poważne, może nawet nie, że oskarżenie, ale poważne stwierdzenie, w szczególności, że ja Jacka X troszeczkę inaczej sobie zapamiętałem. Jednak okazuje się, że moje wspomnienie z Jackiem X było zupełnie inne, bo po prostu... No inaczej sobie tę gierkę zapamiętałem niż po latach, jak wróciłem do tej gry i... Nie mówię, że Jack X jest najgorszą grą z całej serii, ale muszę tutaj powiedzieć, że jednak mega się na niej zawiodłem. Co zresztą, kurde, no nie wiem, jeżeli ktoś nie oglądał mojego let's playa z Jacka X, to serdecznie polecam obadać. Bo tam więcej mówiłem, wiadomo, o Jacku X, dlatego że Póki co nie odbieram. Pozdrawiam cię, Chomski, fajnie, że do mnie dzwonisz, aczkolwiek nagrywam w tym momencie, więc później się z tobą skontaktuję. W każdym razie, co ja chciałem powiedzieć? Coś miałem, kurde, do powiedzenia i telefon mnie oczywiście, jak to się mówi, spowodował, że kurcze pieczone, zapomniałem. Aha, czyli po prostu będziemy sobie tutaj, wiadomo, gadali o Jacku i zaginionej granicy, dlatego że po prostu robię let's play z Jacka i Dextera Zaginiona Granica, a o Jacku X będę gadał, wiadomo, w Jacku X, raczej gadałem już o Jacku X, więc dobra. Nieważne, idziemy do przodu przed siebie. Póki co na razie gierka nie robi na mnie negatywnego wrażenia, wręcz przeciwnie, na razie póki co robi na mnie pozytywne wrażenie. Witam ponownie. Mam nadzieję, że wasz pobyt był owocny. Wciąż mamy kilka pytań. A ja mam pytania do was, moi drodzy. Na przykład, czego szukacie przy krawędzi? My również szukamy źródła Eko, żeby ratować świat. Szlachetna misja. Może będziemy mogli wam pomóc. Oto jest Eko-szperacz. Ponoć wskazuje każde duże źródło Eko. Mieliśmy nadzieję, że z nim odnajdziemy Eko rdzenia, ale nie udało nam się. Ja spróbuję. Posiadam pewne zdolności. Tak, słyszałem o tobie. Mieszkamy na krawędzi świata, ale docierają do nas nowiny. Kanclerzu? Ja nie dam rady. Za dużo mocy. Wszędzie jest ciemność. Jeśli pozwolisz, chciałabym go zbadać, bo widzisz... Cóż, szkolę się na Eko wyroczny. Doskonale. Spełnię twoją prośbę pod jednym warunkiem. Musisz udowodnić, że będziesz chronić sfery szperacza za wszelką cenę. Zgoda? Zgoda. Więc idź i zmierz się z torem przeszkód. Jeśli go jakimś cudem pokonasz... Szperacz będzie twój na tydzień. Ja pierdziele. Jeśli uda ci się pokonać tor przeszkód, to szperacz, Eko-szperacz będzie twój. No i mają za swoje. Sekcje platformowe z dużą ilością strzelania są zdecydowanie naszą mocną stroną. Możesz się zamknąć, bo ja tu chcę coś powiedzieć. Wiesz, pokonasz tor przeszkód i będziesz miał Eko-szperacz, ale uwaga, tylko na tydzień. Ja pierdolę, co to kurde jest? Podoba mi się ten dubbing, ej, autentycznie. Podoba mi się ten dubbing. Co prawda wiadomo, no trochę z tego Jacka nie zrobili zbyt poważnej gry, jeżeli chodzi o zaginioną granicę. W sensie w takich poważnych klimatach trochę. Ale no kurde, to mi nie przeszkadza. Dawno nie było takiej humorystycznej gierki na moim kanale, więc ja nie narzekam. Wręcz przeciwnie, idziemy teraz na tor przeszkód. I w ogóle fajne jest to, że Kira chce uczyć się, by być tą wyrocznią. To jest całkiem fajnie. Witaj na torze przeszkód, szczurze lądowy. Jeśli chcesz się sprawdzić, idź w dół korytarza. Podnieś mod miotacza i zamocuj na tej swojej maczudze. Teraz spróbuj wystrzelić. Dodatkowe naboje do miotacza znajdziesz w skrzyniach po lewej. Dość zabawy! Zaczynamy tor przeszkód. Jak najszybciej pozbądź się wszystkich piratów.
Okej. Okay. Jak najszybciej pozbędę się wszystkich piratów. Zrobię co w mojej mocy. Ale nie wiem czemu mam wrażenie, że ten podmiotacz, tak jak to zresztą mówi tutaj ta postać. Nie strzelaj, to obywatel. Jeśli go trafisz, stracisz punkty. Czemu mam wrażenie, że podmiotacz to jest kuźwa blaster? No dobra, to mi się akurat nie podoba, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Mamy 8000 punktów zdobyć, okej, okay, dobra. Niech będzie. Kurde, nie mogę teraz rozróżnić, czy strzelam do pirata, czy ja strzelam do cywila, nie? Prosto między oczy! Prosto między oczy, frajerze, jakby to w Far Cry'u jedynce by powiedział jeden z najemników. Dobra, czy ktoś jest jeszcze tutaj do uwalania? Na razie nie widzę, ale weźmiemy sobie amunicję do podmiotacza, kurczę pieczone. Ja pierdolę, co to jest za tłumaczenie? Amunicja do podmiotacza. Wężykiem, Jack! Wężykiem! Coś mi nie wyszło, moi drodzy. Coś mi, kurczę pieczone, nie wyszło. Ale przynajmniej nie tak, jak ja chciałem. Dobra, to chyba trzeba będzie, kurczę, teraz na spokojnie jeszcze raz te punkty pozbierać. No właśnie. Mówię, po raz kolejny. Najgorsze jest to, że, kurczę, i tak te cywile gdzieś tam między tymi piratami są, więc... dobra, nieważne, robimy cięcie. Dobra, lecimy wężykiem teraz. Spierdolamy! Widzę, że... O, elegancko, dobra, udało nam się. Daliśmy radę, dlatego ja, kurde, nie bez powodu cicho byłem. Kurde, mielibyśmy brąza. No ale tak też może być, czemu by nie. Jako tako. Teraz sprawdzimy, czy masz zwinne nóżki. Strzel w sam środek, aby włączyć nowe cele. Kurczę, coś, powiem wam, że nie pykło. Coś, kurczę, pieczone nie pykło. Ale muszę przyznać, że soundtrack bardzo mi przypomina, kurde, Daxtera. Nie wiem, czy o tym wspominałem i w ogóle tu se zapiszę w razie co. Bo why not? Czemu by nie? Lepiej sobie ułatwiać, a nie utrudniać, kurde. Jak to się mówi, gierkę, no nie? Oczywiście save state'y są tylko po to, żeby grę zapisać. Ja nie mam zamiaru sobie właśnie teraz w tym momencie wczytywać i robić innych głupstw, tylko po prostu sobie robię jako taki dodatkowy save, bo różnie bywa z tą kartą pamięci na PSP. Dobra, powiem wam, że jestem z powrotem. Znaczy już dawno byłem z powrotem, ale no wiadomo. Musiałem się troszeczkę skupić. Ja pierdzielę, no naprawdę, serio. Dobra, jesteśmy z powrotem. No, kurde! Czemu on się puścił? Dobra, jestem z powrotem. Elegancko.
Uuu, co tu kurde mamy? Brązik? A może i brązik być? Może być nawet i srebro. A, jednak nie będzie. Pokazałeś, jak się strzela, Jack! Świetnie! Daję radę. I co to wszystko? Czy coś jeszcze będzie tutaj? To wszystko, czy coś jeszcze tutaj będzie? Bo chyba... Nie, no to chyba już wszystko miałem. Co miałem zrobić, to chyba zrobiłem. Więc zobaczmy, gdzie teraz gra nas zaprowadzi. Po tym tutorialu. Podniebni piraci to ohydne stworzenia. Kulące się na krańcach cywilizacji i żerujące na słabych. Z natury są tchórzami, ale pod odpowiednim przywództwem są poważnym zagrożeniem dla naszego stylu życia. Widzę, że tutaj znowu będziemy musieli tych piratów wybijać. Do 5000 punktów musimy dobić. Okej. Wow. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Wystarczy. Wracaj do sanktuarium i spotkaj się z jego łaskawością. A nie mówiłem, nie ma się czym martwić. Panie i panowie, udało się. Ładnie, żeśmy ten tutorial zrobili. Jack? Stary... Kumplu mój? Gdzieś ty po las? O kurwa, gramy teraz Echo Daxterem. O kurde, Daxter skażony jeszcze bardziej fioletowym Echo. What the fuck? Ej, co to jest? O kurde, co masz? Echo pływy, wszystko tu zmienimy. Co my możemy robić? Ty, chcecie moje mroczne Echo? No to weźcie sobie. Ile tu mrocznego Echo? Muszę je mieć. Szybciej, szybciej, szybciej. Jezu, przecież ja jestem teraz tym, kurde, to jest taki Crash Bandicoot tylko w wersji Daxter, w wersji Ocel. Ty aż muczą od mrocznego Echo, muszę przejąć ich moc. Ja pierdziel, ej, ale to jest kozackie. Ej, to mi się podoba bardzo. Tak, mutanty, chodźcie do mnie. Będę mógł was sięgnąć, moje wypyszczotki. Lepka sieć, to jakiś żart, pajączku. Podejdź bliżej, zobaczymy, kto się zaśmieje ostatni. Ej, który z was mutanciki chciałby polatać? Ha, ha, ha! Ale strzelają, ha! Te pajączki są takie zabawne. No nie tak zabawne jak ty, Daxter. Jaką on rozpierduchę tu robi, ja pierdziule. Ej, podoba mi się to. Co tu się dzieje najlepszego?
Choć pajączku, mam wobec ciebie pewne plany. To bardzo dwuznacznie brzmi. Oj, chyba kurde zginąłem. No. To akurat mi się bardzo nie spodobało, ale kurde to co teraz tutaj ten Dark Jackster odpierdzi... Ten, Daxter, a nie Jackster, kurde. Ja nie wiem dlaczego Jackster powiedziałem. Ale nie, to jest masakra, moi drodzy. Co ci twórcy tutaj wymyślili? Przecież to jest epickie. To mi się bardzo podoba ten gameplay. Naprawdę. Z ręką na sercu wam mówię. Chodź, pajączku, mam wobec ciebie pewne plany. A ciekawe, jakie to są plany. Bardzo chciałbym poznać się twoje plany, Daxter, kurde. Wobec pajączka. Ja pierdzielę, co to jest? Z tą mocą mogę wstrząsnąć światem. Aha, kto następny? Wszyscy wokół. Ej, ale graficznie ten poziom też bardzo fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. Soundtrackowo też jest całkiem spoko. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, jakie wy macie wspomnienia z tą gierką. Bo ona chyba nie jest aż taka zła, jak tutaj co po niektórzy piszą. Chyba, że niektórzy piszą to na podstawie poprzednich gier z Jackiem i Daxterem. Że po prostu tamta ta gra wypada po prostu gorzej. Pomogłoby kilka przekąsek. Aha. To wtedy mogę się w sumie zgodzić, że ta gra po prostu pod względem... Jak mamy porównywać między, nie wiem, Jackiem, jedynką, dwójką, a trójką, no to wypada gorzej, kurde, ale... Większego śniadania, jeśli mam pokazać tym mutantom. Ale ja się przy tej gierce zajebiście bawię, powiem wam szczerze. Ja pierdziule, co tu się dzieje, proszę państwa, halo? Co to ma znaczyć, kurde? A Daxter był taki fajny, spokojny, kurcze, pieczone. A tutaj takie dymy się dzieją. Dobra, to mi się średnio podoba, co tutaj miało miejsce. Powiem wam, że nawet nie wiem, co ja mogę tutaj powiedzieć. Tutaj, kurde, się dzieje tyle rzeczy naraz, że to jest masakra, kurde. Co my robimy? Czy my, kurde, rozpierdalamy jakieś laboratorium na dole? Czyje to jest laboratorium? Odpowiedzcie mi, proszę, na to bardzo ważne i nurtujące mnie pytanie, bo ja tutaj skupiam się na soundtracku, na wszystkim w sumie naraz. Chodź tu, pajączku. Pajączku! Dobrze! Chyba koniec. Ale on ma przerażającą mordę, ten Daxter. Ja pierdzielę, kim ty kurwa jesteś? Ty nie jesteś Daxterem! Odpierdol się! A, dobra, tu chodzi o te precursor orby. Dobra, moi drodzy, weźmy, zobaczmy, jak wyglądają nasze statystyki. 8% mamy niby gierki. Opowieść to jest 10%. Wyposażenie 8%. Czyli powiedzmy, że mamy tutaj 18% już gry zrobione. Oczywiście troszeczkę śmierci tutaj miałem w tutorialu, ponieważ niestety czasami Jack ma swoje problemy ze skakaniem. A mianowicie, co mi się bardzo ogólnie, jeżeli chodzi o tę gierkę, nie podoba, to... robienie właśnie czegoś takiego, nie? Jakby
jeżeli chodzi o strzał z tej broni, z blastera, to jak pamiętacie, mogliśmy to robić L1 i R1 bodajże. Jak się robiło właśnie coś takiego, no nie? I przy okazji strzelało. A tutaj niestety trzeba spamić trójkątem, co mi się trochę bardzo nie podoba. Jeżeli chodzi o sterowanie, to czasami mam wrażenie, że Jack jest troszeczkę zbyt toporny w sterowaniu. A z cutscenek, co mi się trochę nie podoba, to to, że na przykład oni kończą jakieś zdanie i tekst za szybko czasami znika. To jest takie właściwie rzeczy, które ja tutaj muszę na chwilę obecną poruszyć, jeżeli chodzi o rzeczy, które mi się nie podobają za bardzo. Gotowa na odrobinę modernizującej ekomagii? Nie, dziękuję. Ja podziękuję, idziemy sobie stąd. I teraz musimy iść do tej zielonej kropki, która jest tam. Aczkolwiek ja myślę, że pójdziemy sobie wysłuchać cutscenki. Albo gdzieś tutaj sobie zapiszemy chyba. Tak mi się wydaje. A może wysłuchamy jeszcze tej ostatniej cutscenki na chwilę obecną, ponieważ ja już chciałem ogólnie sesję kończyć. Tak myślę, że godzinka na taką sesję wystarczy. W szczególności, że z tego na pewno wyjdą 3 odcinki już na zapas nagrane, tak więc... No cóż. Dobra, tak więc... Hej, Jack! Nie uwierzysz, co mi się właśnie przytrafiło! Dax, nie teraz. Udowodniłaś nam swoją wartość. Nasi przodkowie nas ostrzegali. Mroczne Echo to broń, z którą nie można igrać. Oby ten szperacz pomógł wam znaleźć jasne Echo. Książę! Podniebni piraci! Hej! Bardzo wam dziękujemy za pomoc. Giro, nie! Gira! Ruszamy za nim! Szybko, tak! Do hangaru i odpalmy piekielnego kota! Ja wiem, że jestem teraz jak Polsat i przerywam w najlepszym momencie, ale na chwilę obecną to by było na tyle. Dziękuję moi drodzy za oglądanie, mam nadzieję, że wam się ta sesja podoba i ogólnie ta seria wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Jacku i Daxterze Zaginionej Granicy. Widzimy się w kolejnej sesji, w kolejnych odcinkach z tej gry. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień o tej serii, jak i o innych seriach, no to na Instagramie macie powiadomienia, a na Discordzie i na Facebooku integrujemy się ze sobą i od czasu do czasu daję wam znać o tym, co planuję lub... czy na przykład przekładam streama lub zapowiadam jakiś stream. Tak więc to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!